Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jako, że idzie nowy rok, myślę sobie, fajnie mieć jakieś postanowienie. Fajnie zacząć spełniać te postanowienia przed jeszcze początkiem nowego roku. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było coś zrobić pierwszy raz. Taki naprawdę pierwszy raz w życiu. I to po prostu zostało moim celem na rok 2018, ale pomyślałem, że po co czekać, zrobimy to dzisiaj. I myślałem. 2000 years later. I wymyśliłem. Pomyślałem sobie, że chciałbym nagrać coś z rzeczami, które mam, które posiadam, które kupiłem lub które dostałem. No ale nie mogłem przeżyć, żeby nazwać to hol zakupowy. Hej kochani! A że pomyślałem jeszcze, że bardzo dużo dziewczyn mnie ogląda, naprawdę nie mam pojęcia dlaczego, to postanowiłem, że wymyślę pomysły dla niego na święta. Także jeśli dziewczyno masz chłopaka lub chłopaku, jeśli chcesz sobie zobaczyć, może zainspirować się w jakimś malutkim stopniu, lub masz dziewczynę, której możesz zasugerować: ej, no wiesz, ja ci nic nie sugeruję, ale no na kanale Luki był fajny, to pokazał taką fajną rzecz i w sumie ja nie chcę tego, ale jakbyś chciała mi kupić, no to rozmiar S. Nie przedłużając, zaczynamy! Losujemy pierwszą rzecz, pierwszą kategorię dla niego, dla chłopaka, na święta, na prezent. Maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady i jest! Jeśli na przykład zastanawiacie się, co kupić, jakie perfumy, jak chcecie, żeby wasz facet pachniał, no nie mogliście trafić lepiej, tutaj ja proponuję moje ulubione, tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno praktykowane przeze mnie Carolina Herrera albo Herrera, nie wiadomo czy H jest nieme, tak jak w hiszpańskim języku, ale w sumie to jest francuski, więc we Francji nie wiem jak to jest. W każdym razie Carolina Herrera 212 i to jest zapach, który naprawdę mi się kojarzy bardzo mocno, bardzo fajnie. Kiedyś mój tato tego używał, w sumie nadal tego używa, tylko i wyłącznie mi się z moim ojcem kojarzy. Zawsze jak wsiadałem do niego do samochodu, to po prostu cały samochód pachniał tymi perfumami właśnie. Są bardzo intensywne, bardzo mocne, także jeśli chcecie pachnieć jak mój tato na przykład, ale może też jak ja, lub na przykład oczywiście jak ja zacząłem się perfumować, to Adrian, mój współlokator były, też je zakupił, no i w sumie też jego podopieczni na treningach też kupili, więc jeśli chcecie pachnieć jak mój tato, a zarazem jak ja, ale też jak Adrian i jego klienci, Carolina Herrera 212. Człowieku, ty mi nie przeszkadzaj w nagrywaniu, bo ja nagrywam haul zakupowy. Hej kochani, dzisiaj pokażę wam, ile wydałam pieniędzy. Yuri Kalenicz Beauty do mnie dzwoniła, przepraszam, wracamy do holu zakupowego, nie, wracamy do pomysłów na prezent na święta dla niego. Drugą już rzeczą jest po prostu rzecz, która bardzo długo nie była mi potrzebna, ponieważ mój zarost, mój drwalski, mój wikingowy zarost nie jest dosyć bujny, ale już troszeczkę się poprawił. Jest tutaj golarka Brown. Wydaje mi się, że już ją pamiętacie, ponieważ rok temu miałem współpracę z tą firmą i nadal mam tą golarkę, golę się. Jak widzicie, mój zarost jest troszeczkę bujniejszy. Może nie jest to jeszcze jakiś niesamowity zarost, może nawet niekoniecznie można to nazwać zarostem, ale jest dużo lepiej, jestem zadowolony ze swojego bujnego wizerunku. Co mi się podoba w tej golarce, to na pewno to, że można nią golić na sucho, na mokro, na średnio mokro, średnio sucho, na prawie sucho, ale trochę mokro. W każdym wypadku, na każdy sposób można się nią golić. Jeśli chodzi o golenie na mokro, to wiadomo, przy użyciu jakiegoś żelu, jakiejś pianki, no... Kurczę, wiesz, że twój chłopak się goli, jeśli wiesz, że się goli, no to wiesz, jak się goli. Możesz mu takie coś kupić i powiedzieć: stary, ile będziesz się maszynkami tymi za złotówkę golił z Carrefoura? Może czas, żeby golić się prawdziwą golarką jak prawdziwy facet. A jeśli może twój chłopak nie jest do końca takim laikiem brody, takim Januszem brody jak ja, no to mogę mu powiedzieć, że chodzi o budowę, to golarka składa się z trzech niezależnych elementów tnących, dwie podwójne folie oraz zintegrowany środkowy trymer, które tworzą razem głowicę, która dostosowuje się do każdego kształtu twarzy. Jeśli masz taki kształt twarzy jak ja, czyli niezbyt
przystojny, niezbyt fajny, to możesz używać tej golarki. Ale jeśli jesteś bardzo przystojnym człowiekiem, który też ma bardzo modelowy kształt twarzy, również możesz używać tej golarki. Golarka posiada dwie specjalne zaprojektowane folie Senson Foam, nieustannie wyłapują włosy poprzez ergonomiczne otwory, aby zapewnić wydajne, dokładne i delikatne golenie wrażliwej skóry. Tak jest napisane na opakowaniu i to jest prawda, mogę ją polecić, używam jej już rok. Technologia Optifoil to zaawansowany układ różnego rozmiaru otworów folii, który chroni skórę przed szybkimi ruchami ostrzy. Mój zarost jest coraz bujniejszy, a i ogólnie polecam. Także naprawdę, jeśli jesteście zainteresowani tą golarką, ona kosztuje 349 zł. Kurde, miałem nie mówić o cenie. W każdym razie macie link w opisie na dole. No i polecam, mam już ją rok, zobaczcie, jest w nienagannym stanie, bardzo fajnie się z niej korzysta. Tak jak mówię, nie jestem do końca jakimś tam wielkim znawcą tego wszystkiego, ale nawet dla takiego laika jak ja jest to bardzo proste w obsłudze. Te wszystkie technologie, które posiada, naprawdę jest łatwe, nie kaleczysz się. Golenie jest szybkie, proste i przyjemne. No i siema, nara, tyle na ten temat. Kolejnym prezentem, jakie możesz kupić dla swojej miłości, kochana kobieto, jest na przykład możliwe, że kurtka. Pomyślałem sobie, że nie będę rzucał cen, ile to kosztuje, najwyżej zrzucę linki na dole, ponieważ dla jednych coś jest drogo, dla innych tanio i bez sensu tak dywagować nad ceną i nad zarobkami ludzkości. Także kolejną rzeczą jest troszeczkę odpowiedź na wasze pytania, ponieważ pod filmami na moim kanale zawsze pytacie: Luka, a co to za kurtka, a co to za kurtka, z jakiej firmy ta kurtka? Odpowiadam, Giacomo Conti, słuchajcie. Ktoś mi cisnął, że za mała, ktoś mi cisnął, że brzydka, ktoś, że ładna, mi się podoba. Jeszcze tutaj może sobie szaliczek od Angeliki założę i zobaczcie. Czy to wygląda bardziej jak rosyjski rozbójnik, czy jak po prostu elegancki człowiek? Sami zadecydujcie. Mogę tylko powiedzieć, że to jest chyba najdroższa rzecz z tych wszystkich, jakie tutaj wam zaprezentuję, ale moim zdaniem warto. Pierwszy raz w życiu mam taką kurtkę, która jest naprawdę ciepła, która ma kaptur tak ciepły i w końcu Angelika jest zadowolona. Angelika mówi do mnie: w końcu wyglądasz jak człowiek, a nie w bejsbolówce, potrafisz całą zimę przechodzić bez czapki, bez rękawiczek, w podwiniętych spodniach, a później chory jesteś. Moim zdaniem prawdziwy facet powinien mieć prawdziwy zegarek, żeby odmierzać czas, ile jego miłość, ile jego ukochana jest na zakupach. Patrzeć, na moim zegarku, który wygląda fantastycznie, prezentuje się godzina 14, czyli moja ukochana jest już 3 godziny na zakupach. Oj, gdybym nie miał cię zegarku, ciężkie by było to czekanie. Dlatego pokazuję wam zegarek, który kupiłem miesiąc temu, a jeszcze go nie założyłem, ponieważ moje nadgarstki są jak kobieta wchodząca troszeczkę w stan anoreksji. Zobaczcie, takie mam właśnie nadgarstki, czyli po prostu bardzo chudziutkie. Jak to moja mama mówiła: Łuka, niu, jakie ty masz chudziutkie rączki. Po tym zdaniu zacząłem chodzić na siłownię. W każdym razie zegarek Kazara, firmy Kazar. Nie wiem, czy tu wam wyostrzy, ale jako śledzący YouTube'a widziałem, że vlogerki modowe robią coś takiego. I ja zawsze chciałem to zrobić. Proszę bardzo, mogę wam też zrobić swatcha tym zegarkiem. Tak się prezentuje. Nie mogę go jeszcze na rękę nałożyć niestety, bo zobaczcie jak to wygląda, a zresztą wam pokażę dlaczego nie. I just wanna rolly with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. Tak jak mówiłem, kolejną rzeczą jest zegarek, czyli możemy wywnioskować po moich tutaj matematykach, że facet, który chciałby ładnie wyglądać, powinien mieć perfumy Herrery, nieważne. Powinien mieć kurtkę ładną, elegancką, żeby się ładnie prezentować, a nie cały czas jak bydle chodzić w bejsbolówie. Sikor na ręku, zegarek, żeby na dzielni był szacun. Golareczkę Browna, co by dbać o swój zarost, tudzież tutaj koper w moim przypadku. Ale teraz jest najważniejsza rzecz w tym holu zakupowym, w prezentniku, w pomysłach na prezent dla niego na święta. Jeśli chcecie do waszego związku dać troszeczkę pikanterii, chcesz zaskoczyć swoją dziewczynę lub po prostu chcesz być zaskakiwana, chcesz mieć więcej pikanterii w związku, tak jak wiecie, nic nie daje tyle uniesień, tyle po prostu frajdy i pikanterii jak przebieranki. Także jeśli chcesz, żeby twój chłopak był twoim superbohaterem, jeśli chcesz, żeby ci pokazywał swoje supermoce, musisz zakupić mu. Ale to musisz, tak? Musisz, że naprawdę musisz to zrobić, no bo bez tego po prostu nie ma związku. Ja uważam, że te wszystkie rzeczy to są fajnie, faceci to mężczyźni, faceci, chłopcy, dzieci to mają, ale jeśli tego nie mają, to muszą po prostu to zakupić. Strój Spidermana.
zobaczcie, ile cudownych rzeczy, ile cudownych przeżyć można przeżyć, przeżyć cudownych przeżyć można przeżyć. Niech twój chłopak przebierze się za Spidermana lub innego superbohatera. Ty udawaj ofiarę, którą więzi czarny charakter, czarny bohater. Niech dzwoń, kochanie, on nie więzi, ale cię kocham. I ty, i twój facet zaczyna być Supermanem albo Spidermanem Adidasa. I później cię uwalnia i jest twoim superbohaterem. I ty mówisz, moje kochanie, dziękuję ci, że mnie uratowałeś. Na ciebie zawsze można liczyć. Jesteś moim superbohaterem. Całe życie będę ci wdzięczny. No i wtedy to już jest bardzo mocny kopniak dla związku. Już jesteście bardzo mocno scementowani, ponieważ ty jesteś jej superbohaterem, ty masz kobietę swojego superbohatera, no i kto, powiedzcie mi, ludzie mówią, że kobiety szukają księcia na białym koniu. Oczywiście, że to nieprawda. Kobiety, prawdziwe kobiety szukają superbohaterów. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Pierwszy raz taki film zrobiłem, no mówię, wiecie, że nawet jak robię haul zakupowy, tudzież prezentnik, propozycje prezentów na święta, musi być to po mojemu, nie chciałem żadnych cen tu walić. Jeśli chcecie się dowiedzieć, ile co kosztowało, bijcie pod film, tam są linki. Mam nadzieję, że pomogłem troszeczkę, że troszeczkę doradziłem, piszecie w komentarzach, że to jest fajne, to jest fajne. Ja zrobiłem coś pierwszy raz, nagrałem tego typu film pierwszy raz. Wy możecie mnie oglądać w takiej formie, nie wiem, czy w sumie jest fajnie, jeśli chcecie, jeśli spodobał wam się taki film, no to piszcie w komentarzach, ja postaram się czasami, bo oczywiście nie chcę tego nadużywać, czasami walnąć taki film z jakimiś pomysłami dla was. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, bądźcie sobą, dążcie do celu, nie patrzcie na jakieś tak jak u mnie komentarze negatywne, czy jeśli względem was ktoś jest niemiły, ktoś mówi wam przykre rzeczy, nie patrzcie na niego, patrzcie na swoich przyjaciół, patrzcie na swoją rodzinę, patrzcie na siebie. Tyle wystarczy do szczęścia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Siema, nara.